Myślę, że w internecie wszystko już wszyscy powiedzieli o Afryce i o Afryce zarówno litrowej, jak i litr 100. A my byśmy chcieli poznać Was i nas z prawdziwym użytkownikiem tego motocykla. I tak wygląda. Dzień dobry, mam na imię Przemek. Jestem użytkownikiem tego oto motocykla. Szczęśliwym, żeby nie powiedzieć, że przeszczęśliwym. Zakochane, zauroczone, spełniające absolutnie wszystkie moje oczekiwania i wszystkie moje wymagania. Także rozumiecie, że film będzie trudny, więc oglądajcie, może znajdziemy jakąś wadę tego pojazdu. Do zobaczycha za 3 sekundy. CRF 1100, rocznik Anno Domini. Grudzień 2019, elektroniczne zawieszenie, quick shifter, dołożone boczne kufry oryginalne. Których nie ma, także możemy oczami wyobraźni. Ale stelaż jest. No i klatka i to wszystko. Historia jest o tyle fajna, że Przemek ma bardzo duże doświadczenie z motocyklami i okazało się, że jeździ nawet Gladiusem bardzo dynamicznie. Nie wiem, czy nagraliśmy akurat to, ale warto, żebyście wiedzieli. I historia zaczęła się, i tutaj zostawiam już głos. Historia zaczęła się od MTK-09 w 2012 roku, 13, którego kupiłem. Byłem... którego byłem użytkownikiem przez 2 lub 3 lata. Później został sprzedany, kupiłem MT-09 Tracer. Nie tak jak teraz, po prostu 900 Tracer, tylko to był wtedy MT-09 Tracer. Czyli metrowa kierownica, kufry, które wpadają w łopot przy odpowiedniej prędkości. Motocykl cały wpada w łopot, bez kufrów. Ale ponoć ta wada została wyeliminowana w tej nowej wersji, chyba w 2018 roku. Z Tracerem się nie polubiliśmy. Tak jak my trochę. Kupiłem trzecią Yamahę. Była to Super Tenere 1200 z elektronicznym zawieszeniem. Byłem zafascynowany wałem, zafascynowany tym wszystkim, co wokół wału narosło i tego, że najlepszy napęd bezobsługowy i że fantastyczny i świetny. Pewnie tak, mi absolutnie się nie sprawdził. Czułem się, jakbym ciągnął za sobą kotwicę. Generalnie ten ciężar, który jest na tylnym kole, jest bardzo odczuwalny. Z Tenerą się rozstałem rok temu. Ja Tenerę pokochałem, tylko chciałem dodać, mi się podobało, ale okej, lubię się wcinać. Tam zawieszenia elektronicznego jako takiego nie było, były te elektroniczne nastawy. Ona tam nie w czasie nie rzeczywistym przeliczała nie tego, przeliczała, tak, nie sprawdzała, nie ustawiała, ale to było dla mnie super, bo ja jestem trochę niewymiarowy, wcześniej ważyłem więcej, teraz ważę mniej, ale jestem wysoki i czasem jak się zapakuję na wyjazd, w dużą ilość niepotrzebnych rzeczy. No wystarczy wziąć w Twoim przypadku dwie pary spodnie więcej i podejrzewam, że kufer czy sam rozmiar spodni robi ciężar. I postanowiłem zmienić motocykl. Zanim zastanowiłem się, jaki chcę kupić, to znalazł się kupiec na Teresę. Sprzedałem i zacząłem się rozglądać nad zakupem motocykla. W pierwszej kolejności jeździłem... BMW. Nie. Nie jestem grupą docelową użytkowników. BMW okay. Nie. Dobrze. Testowałem KTM 1290. Motocykl z dużą mocą, tak, obrósł historią tego, że jest świetny. I też testowałem go z elektronicznym zawieszeniem. Tyle tylko, że to zawieszenie działało podobnie jak w Tenerze, czyli nie działało. Motocykl... Musisz przygotować motocykl do odpowiednich warunków, w których będziesz. Zaraz. Tak, i motocykl tyle. Się strasznie grzał. Motocykl, który działa zero-jedynkowo, albo przyspiesza, albo maksymalnie przyspiesza, albo hamuje. Już z samym startem jest problem.
więc to zawieszenie po prostu nie działało. Jeździłem też w testówce S1000XR BMW, tym nowym. Bogato. Tak, tam też jest elektroniczne zawieszenie i motocykl bardziej ucywilizowany niż KTM. Nieprawdopodobnie szybki, fantastycznie prowadzący się. Ale to zawieszenie też nie było tym, czego szukałem. Ale o tym wszystkim dowiedziałem się. O tym wszystkim dowiedziałem się, że to wszystko w tych poprzednich motocyklach testowych nie działało w momencie, jak pojeździłem testową Afryką Twin. I to był motocykl, którego w sumie nie do końca nawet brałeś pod uwagę, tylko powiedzieć, dobra, jeszcze mam jeden motocykl, to jeszcze tak, na siłę trochę, tak. Na siłę, bo oczywiście apetyt rośnie w miarę jedzenia. Pan mi tutaj w tym już wypisze kwity, a ja się tylko przejadę, wrócę i będziemy podpisywać. Tak, im starszy motocyklista, tym chcę więcej koni, więcej emocji, więcej szybkości. Ja tak myślałem, okay. Zmieniając motocykl. Natomiast umówiłem się na chyba 3-godzinną jazdę Afryką Twin. Chyba po niecałej godzinie wróciłem do salonu i powiedziałem, że chcę ją kupić. I co się stało w twojej głowie? Jaka wolta powstała? Dlaczego? Bo jechałeś tyloma motocyklami, masz tyle doświadczenia. Jesteś osobą, która mogła kupić każdy z tych motocykli i jednak ta Afryka wygrała. Ja też mam swoje zdanie, także też się nie podzielę. Przede wszystkim zawieszenie, które na papierze opisane jako zawieszenie aktywne, naprawdę jest zawieszeniem aktywnym i ono po prostu najzwyczajniej w świecie działa. Ono bierze udział jakby w tym... W czasie rzeczywistym, dodatkowo wszystkie te systemy elektroniczne, które ma ta Afryka, to jest Adventure Sport, czyli ten model, który tą elektronikę, te doświetlanie zakrętów i tak dalej, i tak dalej. Tak, większy zbiór. Przede wszystkim cała elektronika, która jest w niej, nie ingeruje na tyle w jazdę motocyklem, żeby przestać czuć się na tym motocyklu pewnie i zacząć myśleć o tym, że coś się dzieje poza kontrolą i poza tym, co ja chcę zrobić. To zawieszenie jest rzeczywiście nieprawdopodobne, jest genialne, fantastyczne. Żaden motocykl, i tu uwaga, śmiem powiedzieć, że nie ma drugiego motocykla na świecie, który... posiadając z przodu 21-calowe koło, prowadzi się tak pewnie i z taką szybkością przez zakręty. I muszę wam powiedzieć, że dodatkowo ja mogę dodać, chociaż nie, bardzo odważne słowa, rozumiem, bo też nim jeździłem i jest bardzo krótko, więc nie mam tyle doświadczenia, ale mogę wam powiedzieć, że nie ma tutaj dużego znaczenia, po czym jedziecie w tym zakręcie. W sensie jakość drogi ma drugorzędne znaczenie. Oczywiście ma, bo na brukowej kostce to przód się będzie ślizgał, na luźnej nawierzchni jakby wszystko będzie chciało uciekać, ale rzeczywiście ta moc sprawcza w głowie, kiedy patrzysz tam, gdzie jedziesz, jakby te wszystkie hasła, które się w szkołach jazdy słyszy, one tutaj działają po prostu, bo ten motocykl robi naprawdę to, co chcemy. I w sytuacjach, kiedy nawet dzieje się coś takiego, co nie do końca było zaplanowane, nie ma efektu pełnych gaci, tylko jest tak, dobra, to ja hamuję, dobra, spokojnie, tutaj, dobra, już wystarczy, okej, przesadziłem. A nie, że o kurde, krzaki, co się w ogóle wydarzyło? Co się stało, tutaj potrzymaj mi piwo. Terapa, takie hasła, jak to mówią panowie w szeleszczących tych sportowych ubraniach. Motocykl nieprawdopodobnie pewnie się prowadzi, jest super wygodny, jeżeli chodzi o jazdę z dwoma osobami, jest pakowny. Gabaryt, wysokość jest dla mnie też istotna i tutaj założyłem wyższą kanapę akcesoryjną i czuję się na nim naprawdę super, czuję się pewnie. Podniosłem kierownicę, jazda na stojąco nie stanowi żadnego problemu. No, mam nadzieję, że teraz te przebitki, które oglądacie, mówią prawdę, czy potwierdzają nasze słowa. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć tylko tyle, że ja niedawno miałem okazję pojeździć Multistradą nową, tą V4S i Harleyem Panamericaną. I o Panamerice mogę powiedzieć tylko tyle, że po prostu była zepsuta i uszkodzona, bo ona naprawdę się w ogóle nie prowadziła. Tym motocyklem jadąc po bruku można puścić kierownicę, a tamtym motocyklem nawet jadąc po asfalcie na prostej drodze trzeba było szukać tego asfaltu i zastanawiać się, kontrolować, gdzie motocykl będzie jechał. Jeśli te trzy motocykle miałbym potraktować w charakterze motocykla adventure, to rzeczywiście również ja kieruję się do Afryki ze względu na to, że tak. Ona niby waży te 230 kg. W wersji tej, która ma automatyczną skrzynię biegów, będzie cięższa. Te 230 kg jest absolutnie niezauważalne. To jest... Nie wiem, niedawno jeździliśmy przy przechodzeniu z zakrętu w zakręt. W ogóle nawet przy jeździe takiej, gdzie jedziesz na stojąco, albo jedziesz po luźnej nawierzchni. W motocyklu Multistrada dawała takie poczucie, że większość masy motocykla wisi na przednim kole i to przedni zawias bardzo mocno pracuje. I to wszystko się przenosiło na kierownicę i dawało taki efekt jazdy, nie wiem, SUV-em, ciężkim samochodem, gdzie ten samochód jest bardzo stabilny, ale daje takie opóźnienie w tych reakcjach, taka proteza, jakby to wszystko było robione przez wspomaganie jakieś. W tym motocyklu
wiesz, co robi przednie koło, wszystko się przenosi na kierownicę, przełożenie go z prawego zakrętu do lewego zakrętu jest nie takie jak na nakedzie, nie takie jak na motocyklu, który waży tam 180 kg, ale nie stawia oporu, on nie walczy z tobą, ani ty z nim, tylko po prostu przekładasz go z prawego do lewego i nie ma najmniejszego problemu. Jeszcze mam taką refleksję, że jego środek ciężkości jest gdzieś mniej więcej idealnie w połowie motocykla, dlatego że nawet jak skakaliśmy przez leżące policjanty i przesunięcie ciężaru do tyłu, już powodowało, czy do przodu dociążenie przedniego koła, no robi robotę i naprawdę Japończycy chyba odrobili mega szok. Lekcje i wyciągnęli wnioski z wersji poprzedniej, tak? Dlatego, historia tego motocykla to w ogóle jest ciekawa historia, bo zaczęło się od motocykla, który był legendą i zrobić taki remake legendy jest bardzo trudno. Ucichło na wiele lat, prawda? Nic się nie działo i nagle pojawił się motocykl, który nie zachwyca, no to subiektywne, tak, nie zachwyca wyglądem, nie zachwyca mocą absolutnie, newtonami, a jeździ nieprawdopodobnie, przyspiesza niebywale i to, co się dzieje w silniku po odkręceniu manetki, no jest niesamowite. Ja mam takie odczucie, że mogę ten motocykl doznania, bo dla mnie w motocyklizmie i w jeździe motocyklu najważniejsze są emocje, to jest to, co on generuje, doznania. I ja takie emocje miałem na Monsterze 950, gdzie miałem wrażenie, że jestem panem sytuacji, wszystko to robię ja. To ja tak świetnie jeżdżę, tak świetnie skręcam, te lampki, że się zapalają, to one się zapalają, bo motocykl chce mnie poinformować tylko o tym, że coś poszło nie tak, ale nie przenosi się to na mój stres, ani na to, że ja coś źle zrobiłem. I ten motocykl robi dokładnie to samo, a jest Japończykiem. I byłem przekonany, że ta sprawczość leży gdzieś we włoskich maszynach i że to Włosi doszli do tego idealnego rozwiązania, które przenosi się do mojego mózgu i mówi mi: tak, oszukaliśmy cię, teraz musisz kupić Ducati. I nagle się okazuje, że Africa Twin jest motocyklem, który robi dokładnie to samo. Czyli jeżeli ja hamuję awaryjnie albo mam wyłączony ABS, a hamuję na asfalcie i koło się zablokowało i jadę z tym poślizgniętym kołem, to myślę: no to fajnie jest, no jakby nic się nie dzieje przecież. Nie, wyhamuję, a jak nie wyhamuję, to skręcę, albo docisnę przodem. Jakby rzeczywiście to, w jaki sposób ten motocykl jest wyważony, w jaki sposób jest ta geometria stworzona. Jak jest zwarty, nie? Tak. On jest też taki mocno zwarty. Tu nic nie telepie, nic się nie grzechocze, wszystko jest takie naprawdę zwarte. Ale on daje to poczucie, że to ja jestem panem sytuacji, powtórzę to po raz 50 pewnie dzisiaj. I mieliśmy taką sytuację dzisiaj, kiedy jechaliśmy po szutrowej drodze, gdzie było bardzo dużo dołów i przód i tył pracował zupełnie odwrotnie, a motocykl sprawiał wrażenie, że jeździ zupełnie poziomo. Także zawias, geometria i wyważenie to jest klucz do tego, jaki motocykl przenosi emocje dla mnie do mojego mózgu. Jakby to jest sensu stricte efekt, nie wiem jak to nazwać, efekt Afriki Twin. Efekt, wiesz co, jeszcze mam takie zauważenie, że niebywałe i strasznie fajne jest to, że ten motocykl daje mi możliwość połączenia takiego świata na codzienne dojazdy do pracy, bo on w korku i to, że po ruszeniu porusza się i reaguje kierownicą bardzo dynamicznie i w korku można świetnie wymieniać samochody i no, cudownie przyspiesza. I można go zapakować jadąc ze średnią 110-120 na godzinę autostradą, nudną, wykręcić 4,5 litra czy 4,8. Dodałbym, że tyle samo można jechać po bruku. ale spalanie byłoby większe, bo pewnie na biegu niższym. Na pewno, ale ten motocykl pojedzie po wszystkim. Jeżeli ktoś chce się zapakować i zwiedzać świat, tak świat generalnie, bez zastanawiania się, czy jest droga, czy jej nie ma, jakiej jest jakości, to myślę, że jest to najbliższe temu, co chciało na przykład Suzuki osiągnąć, robiąc DL-a. Tylko w DL-u to jest taki, zrobiliśmy motocykl, teraz włożymy tam jakiś silnik i on jest taki, no nie daje tej pewności, nie daje tej gwarancji, nie daje tych emocji, jest takim po prostu Passatem w kombi. A to jest taki motocykl, który jest jakby skrojony na miarę. To jest tak jakby, chcesz, żeby tak jeździł? Będzie tak jeździł. Chcesz, żeby wyłączyć te systemy? Wyłączymy systemy. Jak chcesz się po kolei sprawdzać, gdzie są twoje limity? Będziemy sprawdzać, gdzie są twoje limity. Chcesz się bawić? Bawmy się. Chcesz polecieć na gumę? Polećmy na gumę! Tak. Plus do tego kufry. Jedziemy na wakacje. Zdecydowanie. W DL-u, bo znajomy chciał kupić DL-a i jeździł testowo i ja też przetestowałem DL-a 1000, w dwójce bardzo denerwujące były wibracje. Tutaj nie ma tych wibracji. Nie. Mimo że dwa cylindry nadal, tylko mimo już nie fałka, ale wykurbienia 90, znaczy 270 stopni. Nie? Tak. Udaje fałkę, ale nie przenosi absolutnie wibracji i no, jest naprawdę przecudowny. Jestem na tym etapie, że chciałem porozmawiać o wadach tego motocykla i mam nadzieję, że wszyscy na to czekają i zaraz będziecie wiedzieć, jakie problemy rodzi Africa Twin. I tak naprawdę jedynym problemem, jaki ja zauważyłem poza ceną,
która tak naprawdę nie jest problemem, bo o pieniądzach się nie powinno mówić w ten sposób, to jest... I przepraszam, i smarowanie łańcucha. Ale mam zainstalowaną olejarkę, więc muszę tylko pamiętać, żeby dolewać, tak? Tak, i zjadanie tylnej opony, tak? Bo tak, z quick shifterem, serem, tak? Nie? Masz odmienną, no to tylna opona nie ma lekkiego życia. To jest elektronika i to nie chodzi o to, jak ona działa, tylko jak działa interfejs, bo Japończycy, zresztą to są twoje słowa, ja teraz będę się posługiwał parafrazą, wpadli na genialny pomysł, żeby zabezpieczyć motocyklistę, żeby zawsze miał obie ręce na kierownicy. Tak, tak. Kolorowy wyświetlacz w czasie jazdy, jego dotyk nie działa. Zły dotyk. Żeby podłączyć i skorzystać z Apple CarPlay, trzeba telefon podłączyć do motocykla na stałe. Kabelkiem na stałe. Pewnie przyświecała im idea, że co w sytuacji, jak telefon się rozładuje, więc telefon musi być podłączony. Żeby podnieść i opuścić szybę, trzeba zrobić to dwiema rękami i... No wiemy, że nie trzeba się zatrzymać, bo jesteśmy Słowianami. Idea była taka, że trzeba się zatrzymać, żeby użyć dwóch rąk, natomiast jest tutaj tempomat, który świetnie umożliwia zrobienie tego podczas jazdy. Ja bym chciał, żeby teraz ktoś z Hondy przekazał dalej nasz przekaz. W tym momencie filmu proszę zaznaczyć ten fragment i puścić to panom w Hondzie z tłumaczeniem po japońsku. Jeżeli nie zrobicie tego mocowania na jedną rękę, to i tak wszyscy będą robili to nawet w czasie jazdy dwoma rękoma. Dokładnie. Więc jeżeli to ma mieć wpływ na bezpieczeństwo, to nie idźcie w tą stronę, bo w Polsce i tak wszyscy puszczą kierownicę i będą tą szybę podnosić i opuszczać. Nie zdarzyło mi się zatrzymać, żeby podnieść albo opuścić szybę. Łatwiej to zrobić tą rączką. Szyba nie jest bardzo szeroka i pomimo dołożonych tutaj deflektorów dalej jest duży opór w ramiona, ale... Ale powyżej jest 1,80 zł. Tak, i no gdzieś ten złoty środek, gdzie powietrze musi dostawać się do kasku, a no i aerodynamika pewnie gdzieś musiał zostać podjęty jakiś kompromis. Nie jest to męczące i to mi nie przeszkadza. Fajnie jest, bo teraz jest w najniższym położeniu, że jeżdżąc po szutrach można ją obniżyć na tyle nisko, że stojąc i pracując nie uderzysz kaskiem i nie złamiesz szyby. Albo sobie, tak powiem, aparat umowy. Tak, mam większą szybę Givi, ale niestety z podniesioną o 3 cm kierownicą mam kolizję lusterek i z niej nie korzystam. Dodatkowo, ja nie wiem, czy tak jest, to jest pytanie do Hondy, ale szyba Givi nie ma tu otworu. I jak jechałem, że było pod 40 stopni w Warszawie, to zaczęły się pojawiać krzaki na wyświetlaczu, więc coś mi się wydaje, że ta dziura tutaj jest po coś, pewnie do chłodzenia elektroniki, która jest tutaj, więc wróciłem do oryginału. Z wad. Ja nie, tak, właśnie w tych wadach znalazłem jeszcze jedną zaletę, że chciałem, żeby się zwrócił uwagę, jaki jest promień skrętu tego motocykla. Że jak na motocykl, który jest motocyklem, że potrafi polecieć ponad dwie paki, potrafi pojechać w każdym terenie i potrafi jechać bardzo stabilnie w bardzo szybkich zakrętach, to ten motocykl jest w stanie zawrócić na dwóch pasach jezdni. W sumie jak ktoś jest pewnie dobrze się potrafi złożyć i wjeździ się w niego, to mu wystarczy półtora pasa. Jest zawraca na miejscu prawie. No. Z odłączonym tylnym ABS-em nawet na metrze. Tak, dokładnie tak. Nie no, zawinięcie dupką na szuterku jest jakby samą przyjemnością. No i są to takie wady, właśnie mieliśmy szukać wad. Przy tej masie motocykla ja się bałem nim jeździć w terenie, bo to po pierwsze nie jest mój motocykl, po drugie moje umiejętności offroadowe są znikome, ale ten motocykl, jeśmy go mieli na tydzień i tu apeluję, żebyśmy mieli szansę, może ktoś ma testówkę gdzieś pod ręką i moglibyśmy to testówki użyć po tygodniu, no on chce się po prostu w nim jeździć. To jest tak, że wracamy do domu i ja sobie pomyślę, kurde, mógłbym się jeszcze pojeździć tą... Jak jedziemy na jakiś wyjazd, który trwa 800 km i dojeżdżamy zmęczeni, rozbijamy namiot, wypijamy jedno piwo i po godzinie w sumie bym się jeszcze przejechał. Nie. Ona ma taki magnetyzm w sobie, ona ciągnie do tej jazdy. Tak. To jest coś fenomenalnego i jestem w szoku, że ona waży aż tyle, bo w moim odczuciu jest to motocykl, którym ja bym się chętnie pouczył jeździć w szutrach. Pamiętaj, że przyjeżdżając do ciebie był zatankowany pod korek. Wow! Więc teraz będzie lepiej. Teraz będzie łatwiej. Więc był zalany pełny benzyną. No z tych wad. Na pewno tutaj oczywiście znowu Japończycy zrobili podwójne zegary, bo jak na elektronicznym wyświetlamy mapę, sterujemy muzyką czy z kimś rozmawiamy, no to cały czas te podstawowe rzeczy, które są wymagane przepisami, są wyświetlane na tym dolnym wyświetlaczu.
na stojąco, chyba też ktoś przemyślał, na stojąco widać idealnie kontrast tego wyświetlacza. Tego nie widać, bo jest daszek, ale ten idealnie widać, więc wszystkie te podstawowe rzeczy, które są potrzebne, widać w jeździe na stojąco. Z jakiegoś magicznego powodu świecą się obrysówki z przodu na pomarańczowo, co jest typowo amerykańskie. Ale jest i działa i nie przeszkadza. Handbary są wymyślone w taki sposób, że zaliczyłem wywrotkę w kopkim piachu i one są wsunięte na szynach, więc ten handbar się tylko wypiął. Wow. Musiałem odkręcić śrubę, wpiąć i taką rozporową gumową śrubkę wkręcić, żeby naprawić uszkodzenie. Myślę, że powoli powinniśmy zacząć podsumowywać, bo tych wad za dużo nie znajdziemy. No tak. Łańcuch. I trzeba smarować, nie? Tak, no tylko o smarowaniu, dlatego znaczy, że... Dobra, podsumowanie. Jest to motocykl mega zaskakujący tym, jak ta geometria i masa pozwala bawić się tym motocyklem, okraszona tą elektroniką, która wbija ci do mózgu, że to wszystko jest możliwe i w sumie to przez leżących policjantów możesz przeskakiwać, a nie przejeżdżać, więc jest jeszcze fajniej. To jest to motocykl, który nie powinien być porównywany z motocyklami od siebie słabszymi, tylko motocyklami od siebie mocniejszymi. Tak jak tutaj też jechaliśmy, my mówiłeś, że porównywanie go z Tigerem o mniejszej pojemności jest jakby bez sensu, kompletnie. Ten motocykl świetnie by sobie poradził w konfrontacji z motocyklami takimi jak, nie wiem, czy Multistrada, która jest od niego dużo droższa, czy na pewno Pan Americana, którą zje na śniadanie, plus do tego... Nie sypmy nazwami, wszystkie te, które mają wał i są adventure. To jest zaskakująco dobrze jeżdżący motocykl. Plus do tego, ja bym go nie traktował w kategorii adventure, bo to jest motocykl, który jest na tyle lekki, na tyle żwawy i na tyle przyjemny w jeździe, że jeżeli ktoś, nie wiem, chce mieć MT-09 i Tracera w jednym, z lepszą elektroniką, z lepszym zawieszeniem, no to jakby połączy te dwa światy. Ty jesteś na to idealnym przykładem, że to jakbyś go porównał... To jest motocykl użytkowy. A jeżeli chodzi o efekt banana, który dowozisz, to podejrzewam, że ten motocykl jest większy niż na MT-09, mimo że do MT-09 nic nie mamy, bo jest zarąbistym motocyklem. Na pewno jest mniejsze zmęczenie. No. Pomimo węższej szyby i większego naporu wiatru, tak? Poczekajmy, aż przejedzie nam pospieszny do koluszek. W tym podsumowaniu poprosiłbym Ciebie jeszcze o to, żebyś może zasugerował osobom, które kupują ten motocykl, jakie są rzeczy, o które Ty dołożyłeś, a które się bardzo sprawdzają. To jeszcze powiem, dlaczego go wybrałem, bo wspominałem o tym swoim wzroście i też Super Tenere wybrałem dlatego, że jadąc w długie trasy nie da się długich, dużych kilometrów robiąc siedząc. Dupa boli. I ja potrzebuję raz na jakiś czas wstać, żeby wyprostować nogi i w czasie jazdy mogę spokojnie zrobić to na dużym motocyklu, mogę to zrobić na Afryce i mogłem to śmiało zrobić na Super Tenerze. To tylko tak uzupełniając, co kierowało jeszcze moim wyborem przy moim wzroście. A teraz przypomnij pytanie. Pytanie brzmi, jeżeli kupujesz Afrykę Twin, to powinieneś od razu w pakiecie dokupić sobie. Jeżeli masz stopę 46, to na pewno szersze podnóżki. Tutaj są SW motechowe szersze i zdecydowanie lepiej sobie radzą, lepiej trzymają i są świetne. No dołożyłem boczne kufry, tak, dołożyłem boczne kufry, bo top staramy się mieć zawsze pusty, żeby móc ciuchy z motocykla tam wrzucić razem z kaskiem i zwiedzać na lekko. Absolutnie genialne tankpady, oryginalne, które kosztują worek pieniędzy i można w tej cenie kupić pewnie 20 innych z AliExpress, ale one trzymają przecudownie i przefantastycznie, więc potwierdzam. Absolutnie potwierdzam. Nie wyobrażam sobie motocykla bez aż tak rozbudowanego systemu gripów, bo trzymają świetnie, a motocykl aż się prosi o to, żeby go trzymać nogami. Tak. Wspomniałeś o tankpadzie, który jest nietypowy. Tak, tankbag jest nietypowy, dlatego że odległość pomiędzy kierownicą a wlewem paliwa bardzo niewielka, to można też do wad zaliczyć. Okay. I chyba są tylko dwa tankbagi, które mają na tyle... Nie kolidują z kierownicą. Tak, nie kolidują z kierownicą i przy maksymalnym skręceniu. No a niestety jest konieczne, żeby wozić telefon, który trzeba podłączyć, żeby działała elektronika. Zrobiłem podniesienie, dlatego żeby o te 3 cm, żeby móc jeździć na stojąco.
kanapę wyższą, ale to tylko dlatego, że masz 2 metry wzrostu blisko? Tak, tak. Olejarka, bo tak, nie chcesz smarować łańcucha. Tak, olejarka, bo nie chcę smarować. Kupiłem taką, która jest podłączana bezpośrednio do akumulatora, czyli nie trzeba ingerować w elektronikę. Super. Motocykl, jaki ja kupowałem, był w promocji, dostałem 4-letnią gwarancję, więc nie chciałem ingerować w elektronikę, żeby tej gwarancji nie naruszyć. Kupiłem mocowanie, które niestety trochę dziwnie jest montowane, bo musi omijać ekran, żeby drgania nie przechodziły na ekran, żeby on nie pękł, bo jeżdżę z GPS-em. No i gmole, tak? Gmole to must have, taki już przy takim motocyklu, gdzie się jedzie daleko. A potem on cię kusi, chce szybciej, dasz radę na pewno, to się wszystko uda. Prowokuje bardzo. No, tak. Jest to motocykl, który robi z ciebie bohatera, absolutnie. I to w głowie robi i bohatera, robi wyczynowca, robi offroadowca, tak, generalnie tak. Robi dużo rzeczy, ale na pewno jest wdzięcznym motocyklem i na pewno po prostu najzwyczajniej w świecie genialnie się prowadzi. A ta jazda w tych zakrętach jest niebywale spokojna, przewidywalna i po prostu jak wycięta łyżwą na lodzie, tak? Tak, tak. No ja mam jedyne porównanie, jakie mogę przynieść, to motocyklem, który mi się bardzo brzydził w zakrętach, była Aprilia RS, którą wszyscy chwalą za to, jak ona jest ale stabilna 660? W zakręcie. 660? Tą małą? Tą małą. I ona naprawdę jak skalpelem. Wchodzisz w zakręt i ona jedzie tak jakbyś, mógłbyś nawet, masz takie wrażenie, że jedną ręką potem, albo bez rąk, wiesz, tak, że wprowadza się w zakręt i ona sama jedzie, w ogóle ty tylko determinujesz, jak mocno chcesz się wcisnąć. I tutaj to zawieszenie nie jest tak sztywne jak w RS-ie, ale wrażenie z tego, że nic się nie dzieje, ten zakręt możesz zrobić 20 km, czyż jak jeździliśmy, to ja byłem gotów jeszcze raz. Byłem pewny, że mogę to robić szybciej, jeszcze raz, jeszcze szybciej. Tak. Jest kuszą. Ale w poprzednim motocyklu oceniałeś hamulce, że są bardzo miękkie, a działają. Tak. A tu jest punkt, w którym czujesz. Jest, tak. Pomimo tego, że te wszystkie systemy elektroniczne tutaj są. Jest cornering ABS, jest ten CABS, czyli możliwość chyba hamowania połączenia tylnym hamulcem, który w połączeniu z przednim, tam w jakimś wartościach procentowych. Multistrada, to o tym mówimy, Multistrada miała system tego radaru aktywnego, który sam hamował i sam przyspieszał, więc ja to tak zrzucam na kanwę tego, że te serwomotory i ten tłoczek musi pracować bardziej zarządzane z mózgu komputera, a nie z mojego. Może a tak. W tym przypadku mój mózg jakby robi całą resztę, więc rzeczywiście, jeżeli chodzi o hamulce, one nie są takie agresywne jak we włoskich motocyklach, ale są bardzo przewidywalne i mają bardzo duży progres hamowania. Zanim hamulce, to jeszcze chciałem ci powiedzieć i musimy oddać, że zawieszenie Showa aktywne. Tak jest. Zawieszenie Showa aktywne w motocyklu Afryka Twin działa. Wróciłbym do zawieszenia jeszcze, bo bardzo mi się podoba ten efekt, który tu uzyskaliśmy, bo kiedy ja słyszę teraz zawieszenie Showa i łączę to z Panameryką, to okazuje się, że to nie ma prawa działać. A tutaj mamy właściwie zawieszenie tego samego producenta, tylko z oprogramowaniem tego samego producenta i ten motocykl jedzie sam, nawet po bruku, ja trzymając go jedną ręką. Tak. Zupełnie swobodnie, więc da się to zrobić i prawdopodobnie, no zrzucam to na kanwę tego, że Harley to nie jest wada oprogramowania, tylko to jest wada po prostu uszkodzonego tego zawieszenia. Ktoś po prostu je utopił, zniszczył, zmiażdżył, wysypał się gdzieś i nic się nie stało, to tam amerykański sprzęt. Heble. Tył jest bardzo fajny, szut jest bardzo fajny. Tył reaguje naprawdę dobrze i w momencie, kiedy nie działa ABS, masz świadomość tego, kiedy zablokuje się tylne koło. To nie jest przypadkowe, nie jest niechcący. I czuć to na stopie, prawda? Tak, jak dociskasz, on bardzo duży progres jest. I nagle pyk, ten moment, kiedy ona klei starczą, jest... Tak. Zatrzymuje. I to samo jest z przodem, mimo że klamka jest dosyć miękka. Tam nie ma walki z tym hamulcem, tylko osoba, która ma nawet nie ma tego wytrenowanego chwytu mordercy, dusiciela. Zwróć uwagę, że nie ma wspomagania sprzęgło, linka. A nawet nie pomyślałeś o tym, że nie ma wspomagania, nawet nie zwróciłeś na to uwagi. Zwróciłem uwagę od razu, jak przyszliśmy, bo nie było tej gumki. Okej, ale jeżeli chodzi o niewyczuwalne. O działanie, naprawdę niewyczuwalne, a w połączeniu z tym quickshifterem przy całym dniu jazdy motocyklem nie czuć w ręku absolutnie sprzęgła. Quickshifter. To jest rzecz, na którą warto się skupić. Nie jest to taki quickshifter jak w motocyklach typu Triumph, który chodzi jak guzik, i w Ducati, który chodzi, że nie wiesz, że chodzi, w sensie jest gitara i w ogóle nie ten. Tu wiesz, że zmieniasz bieg, jesteś świadomy tego, ten quickshifter stawia opór i dużo lepiej działa, kiedy przepustnica jest otwarta. Kiedy robisz tak to w połowie i chcesz tam odpuścić i zmienić bieg,
to on się trochę gubi. Znaczy, gubi się, tak. Gubi się. Tu jest oczywiście możliwość ustawienia szybkości zmiany biegów i szybkości działania. Elektronicznie można to ustawić. Ja zostawiłem akurat w takim chyba pośrednim ustawieniu i to mi stroi, to mi działa. Natomiast jeżeli chodzi o cenę Quickshiftera, absolutnie nie jest tego wart i gdybym ja nie kupił go na turbo promocji, to zdecydowanie absolutnie bym go nie kupił za kwotę katalogową Hondę, więc... Bezapelacyjnie nie jest konieczny i nie jest potrzebny. No dobra, ja bym już do brzegu Krzysztof, jakby tym hasłem jechał. Zwróćcie uwagę, że mamy motocykl, bo tutaj często Afrykę porównuje się do starszego modelu i często Afrykę porównuje się do modelu, który ma automatyczną skrzynię biegów. My skupiliśmy się na motocyklu, który ma własnego użytkownika, nosiciela, woziciela i miłośnika i nie będziemy się tutaj nad tymi wywodami, czym się różni od tego i dlaczego, tylko jakie emocje wzbudza. I w mojej opinii bardzo istotne jest to, żebyście przy zakupie motocykla, tak jak ty miałeś okazję mieć własne doświadczenie i wiele dróg będzie prowadziło do Afryki Twin. Czy to będą Nakedy? Czy to będą motocykle turystyczne klasy GT, czy to będą motocykle klasy Adventure. Jeżeli jesteście zwolennikami którejkolwiek z tych trzech dróg motocyklizmu, przejedźcie się koniecznie African Twin, bo ona daje wszystko. W sumie możesz ją traktować jak Nakeda w mieście, możesz ją traktować jako GT w trasie i możesz zjechać na szutry. On wszystko robi. A ja chciałem od siebie jeszcze dodać na sam koniec, że motocykl powinniśmy kupować emocjami. Tak, absolutnie. Jak ten motocykl wywołuje w nas emocje, to trzeba go kupić. Czy jest za drogi, czy jest za tani, czy jest za lekki, czy jest za ciężki, czy ma za mało, czy za dużo koni, nie ma to absolutnie znaczenia. Jeżeli ma to coś, co na ciebie działa i co robi ci efekt wow i co byś chciał powtarzać za każdym razem, jak na niego wsiadasz... Szybciej. No on tak robi. Po bruku w zakręcie, tak jest. Szybciej. On tak robi. To trzeba go po prostu kupić i spełniać swoje marzenia i tyle. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia w następnym filmie i my się widzimy, mam nadzieję, w najbliższej okazji. Dzięki. Hej. Cześć.